Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z War Tales. Kochani, nie mam pojęcia, gdzie jestem, co ja robię. W sensie, gra mi się skraszowała, ale dlaczego ja ich zaatakowałem? To mogą być rzezimieszkowie po prostu za pieniądze, natomiast nie mogę otworzyć mapy, nie wiem, gdzie jestem, a jakbym chciał sobie wczytać poprzedni zapis gry, to będzie jeszcze sprzed poprzedniego odcinka, więc... No właśnie, więc zawalczmy sobie z nimi. Tu są ci... Moment, czy to jest pani Corinne tu? Nie. Ja nie wiem, czy panią Corinne złapaliśmy. Chyba tak. Chyba tak, dobra. Bo już naprawdę nie wiem, kurde. Niestety nie nagrywam tego teraz tak jak wcześniej z Beleryonem. Sytuacji. Izur, ty kurde wpadniesz tutaj, nie? Wpadniesz. Chcę zobaczyć, czy jak podbiegniemy tutaj, to ich złapiemy. Tak. To tak zrobimy. Tutaj Malham ewentualnie podbiegnie. Będziesz najpierw ty, Corneus. Tu, tu, tu. Umlen może być tu. Hacker tu jest ok, tu Anitka. No i dobra. Izur, wpadnij tutaj. Zaraz sobie będę gadał dalej. I po prostu, kurde, myślę, że... O kurde. Ale jestem tutaj w stanie, kurde, gościa dobić. Pytanie, czy jest sens? Moment. Jakbyśmy dziabnęli w ten sposób, to byśmy go zabili. Natomiast tu, to byśmy zabili tego, dobili tego. No może i tu. Ciach. No właśnie, Manuel pisał, kurde, że to jest dobra sprawa, ten topór. I to prawda. Zdrwinujmy tego. Natomiast jeszcze było pytanie, kurde, zaraz je... O kurcze. Zaraz je znajdę. Znaczy tam, że olejów nie mam, to wiem, że nie mam olejów. Tutaj chyba mogę mieć dwa, ale nie mam po prostu. Także gdzieś to tam znajdziemy. Tu nie mam punktów, więc zastanówmy się, jak tu podbiec. Ale nie podbiegnę tędy. Kurde, jakoś ładnie. Dobra, misiu. Podbiegnij, chociaż kurde, Malham. Malham, jakbyś podbiegł tu, to by było ok. Potem będzie tamten. Czy ty dobiegniesz tu? Tak, dobra. Więc misiu. Bo ja właśnie tę walkę rozegrałem. Znaczy, teraz sobie przypominam, że tutaj faktycznie oni gdzieś tu podbiegli i nagle mi się wykrzaczyło wszystko, a ja miałem nagrane to, więc nie... O kurde, nie tego miałeś zaatakować, człowieniu. To jest korozja, ale ja nie chcę korozji, dobra, nieważne. Dobra, giń. Chcę podbiec gdzieś tu, żeby za chwilkę Kalinonem... O. Nie spodziewałem się, że tutaj... Au! Ty jak gościu, kurde, chce mnie tutaj wyeliminować. A czemu 21 punktów obrażeń masz? Okej. Okay. Teraz będzie ten misiek. Dobra, Kalinon, weź tu podbiegnij. Dziabnij to. Ulecz. Podbiegnij tu. Wjedź z buta. Można by go, kurde, dziabnąć tym nokautem, ale to jest 51%. Dobra. Ciach. Tam nie podbiegniemy, tu nie podbiegniemy. Tu można by pomóc. No, pomożemy tutaj. Ciach. A bo ty masz miliard tego. Nie, nie masz miliarda. To czemu tak się wydarzyło? Okej. Okay. Jesteśmy zmotywowani. Gościu, jak podbiegł blisko? Ty! Oni chcą mi zniszczyć Humlyna wszyscy. Co tu się dzieje? Jaro, weź tu. Jaro ma między oczy. Jakby to, kurde, zrobić teraz mądrze. No, tam nie podbiegnę. Jest Hackert. Dobra, Hackert.
Źle podbiegłem. Znaczy w sumie dobra, nie ma to znaczenia. Że wrażliwości. Dobra, i wy sobie walczycie. Jaro. Dobra, Jaro, podbiegnij tu. Zrobimy planowość. Mam cię. No i tyle. Okej. Anitka. Co? Przerywało mi grę z tego względu, że znowu z dyskiem miałem problemy. A no. Teraz tamten. No właśnie myślałem, że on tu podbiegnie, kurde, no dobra. Najlepsi przyjaciele to troszeczkę obrażeń więcej. Dwa i trzy. Dobra. Odzyskamy sobie ten punkt, także spoko. Tu jest szefu. Ale dobra. I pytanie moje brzmi tak. Czy... nie Korneus, kurde. Czy Kalinon tutaj jest w stanie podbiec tutaj do szefa? Albo Malham? Pytanie. Czy walniemy tak, czy nie? Tak. Głośno strasznie jest, kurde. Czemu ja mam to tak głośno? Zabijmy tego. Może będą chcieli uciec. Właśnie, to kurde zastraszenie tu jest ważne. Teraz ty będziesz, więc odbiegnijmy tu. Ja cię kopnę. Podbiegniemy tu. W tym momencie Jaro ciacha. Ciach. I zabija. Super. No i tyle. Anitka podbiega. Strzela. I zabija. No. Tutaj trzeba, kurde, iść ten build skrytem. Co my tu mamy? Humlin obliźniały, odniesiony kontuzja razy 10, kurde. Dobra, Humlin. Ciebie, kurde, wszyscy na, tutaj napadli, po prostu masakra jakaś. Lekarstwo ucznia, szansa powodzenia 50% tylko. O kurde, dobra, ale mamy to chyba, nie? Tego lekarstwa ucznia, więc 50% możemy... O, używać, dobra. Humlin, poziom 8, kurde. Nie no, miałaś poziom 8. A teraz punkt zdolności dostałeś, okej. Okay. Wiesz co? Siła woli masz, trafienie krytyczne masz, ruch masz. Nie wiem, czy tej kondycji, kurde, ci nie dać. No ale no nie. Dobra. Zaciekłość. Jeśli pancerz po ataku jest wyższy niż 50%, w cel zostaje wymierzony atak okazyjny. Fajne. Statueczka czempiona i tak dalej. Tak, udało nam się pokonać. Kurde, nie pamiętam, co się działo niestety, więc domniemam, że przyszliśmy chyba skądś z areny Smota? Nie. Tu oddaliśmy brązowy kamień? Chyba tak, błyski w wodzie. Do Alazaru. Tu mamy do przejścia. Tu zacząłem atakować tych. I coś miałem zrobić. Miałem szukać. Mamy jednego typa, więc pójdźmy. Czy ja przejdę tędy? I co tu jest? Wspólnota wiedzy. No to byliśmy. Wydaje mi się, że przejdę tędy, tu. Bo mamy tego więźnia. Jesteśmy trochę poszukiwani, więc i pieniądze będziemy mieć, i wszystko inne. Mamy punkt wiedzy.
Właśnie, coś miałem sprawdzić. Moment. Już wiem, było pytanie, czy obozowisko obok tutaj tego sprawdziłem. Obok haka skalnego. Wydaje mi się, że tak. Raczej tam byłem. Dobra, bo chcę iść właśnie tędy, bo tutaj jest rzeka, ale tędy górą można przejść na drugą stronę. Więc przejdźmy, zwłaszcza, że tutaj będzie mniej policji biegało dookoła. Nie wiem, co tam jest, weźmy to. Jakieś grzyby pewnie. Nie. Ruda żelaza, okej. Lefred. No, niech to kurde spadnie nam, bo naprawdę. Obóz tropicieli. No bo co mamy zrobić tak naprawdę? Mamy 882 do przejęcia. Tak, bo tam kwestia była tego, że zazwyczaj zapisuję po odcinku, ale teraz nie zapisałem po odcinku. To jest właśnie ta kwestia. Wiecie co? Nawet zapiszę je teraz. Na ET2. ET1 to było to, gdzie grałem na początku, a to jest ten drugi save. Natomiast ci są tutaj, wieża strażnicza. Czy ja mam misję dla nich? Nie mam. Kurde. Nie mam misji na nich. Tutaj ktoś idzie, ale nie wiem kto. Wilkeły. A sprzedamy tę zaciekłość, czy co tam mamy. No idź, 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 idź. Ekipo. A, no i było tego, była podpowiedź, że ci z wozem takim błyszczącym to mają duże towary. To wiem akurat. Dlatego oni z góry na mnie patrzą, to wiem. Tak, 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 dziękuję bardzo. Pierwszy strzał, gwarantowane trafienie krytyczne, to nie, to nie. No to niestety będę musiał chyba sprzedać, tak. Mimo tego, że chciałem, kurde, Humlynowi dać, no ale no niestety. No i to, kurde, ta zaciekłość, rozwalacz. No, fajne, ale no nie mamy niestety człowieka, który by to używał. Bo Humlyna mamy i mamy tamtego Korneusa, który jest tankiem. Brakuje mi jednej tej. Uciekł mi, kurde, skurczybyk. Dobra, dobra. Wejdźmy jeszcze tutaj. Na moment, oddajmy. Tak. Scoundrel deserves it. Kupmy. Proszę. No, mamy trzy teraz, okej. Okay. Znaczy wiecie, no mogę... Mogę wejść w sumie tu, gdzie to było tu. Tak, tak, tak. Zejdź. Wyjdź. Gdzie tu wyjście jest? Tu wyjdź. I tu obozowisko obok haka, no. Tu jest, kurde... No nie da się. Ale tu sobie faktycznie odpoczniemy, będzie bezpiecznie. 103. Humlen, ty sprawdzasz tutaj, tak? Tak, dobra. Tutaj jest okej, okay. Tu jest okej. Okay. Fragment małego przedmiotu. Mm-hmm. 013 tu musimy mieć. Przypisane generuje, tu przypisane generuje. Dobrze, że koniki są. Ale szkoda, że tego nie ma napisanego, nie? Że konowiąz na lepszym, na wyższym poziomie ma więcej miejsc dla koni. Dlatego ja właśnie tego konowiązu nie robiłem. Bo jakby, no po co? Dobra, czy można zrobić coś? Zupę z węgorza. No taka pusta na gołąbki raczej zostaje, więc... Więc zjedzmy, co mamy. Mamy tak. Zjedzmy to. Zjedzmy solonego rekina plus morlesza plus gotowanego węgorza. Zapijmy to wszystko dobrym winkiem. Na deser zjedzmy morele jedne. Plus grzyb. I dla niedźwiedzia kiełbaskę. Pyk. Dobra, to ładnie spada. Fajnie, fajnie. Mamy 8 punktów, doświadczenie, wyregulowani. Czy tu... No to kurde. No przy ognisku. Nie przy ognisku, tu. Dobra. Co my mamy robić, kurde? Bo nie wiem... Tę wieżę mamy do zrobienia. To mamy do zrobienia, to można by teraz zrobić, ale nie mam misji na to, więc bez sensu. Robić to za darmo. Są błyski w wodzie. Dowiedzcie się, na co patrzy rybak. Nie wiem, co jest, kurde... A tu jest ryba. Nie, no byłem tu.
Straż Strażnicza. No tak, to jest do zrobienia. Nora Bandytów jest do zrobienia. I Tajemnica i Mądrość jest do zrobienia. Wezwanie Bractwa. I tam. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Ile mamy? 60. Winiarzy. Co stało się z aptekarzem? Schwytać Corinne. To się udało. Eksploruj region. No ale już wszędzie byliśmy, kurde. No może u tego? Zamek? No wróćmy do miasta. Tam się ponaprawiamy, coś porobimy. Ciekawego. Może kogoś zaatakujemy, może nie. Pozbieramy jakieś bulwy. Przy okazji. Tu jest drewienko. Tu hak mam? Dziobnięty? Nie mam tu haka? Idealne miejsce na hak. Kurde, momento. Jakoś tak, żeby ładnie, łatwo było mi go złapać z tamtej strony. Wiecie, jak będziemy uciekać, nie? Tu nie. No dobra, tu. Ci na dole sobie tam łażą. W majątku. Nie, to gadaliśmy z nimi, nie? Z wdzięcznością. Kwiaty zostały wręczone, bardzo fajnie. Czas nie gra roli. Poziom poszukiwań. Porwaliśmy Corinne 120. Przecież w miejscach ćwiczeń bractwa. I pozbyto się skradzionych przedmiotów. Ciekawe. Dobra. Tu ekipa poszła. Z tymi gadaliśmy, nie? Tak mi się wydaje. Nie. Dobra, pogadajmy z tymi. Nie chcę ich atakować, ale zobaczyć, być może mają jakieś proszki albo coś. Pancerz pirata, to nie. Halabarda, nie. No naszych dwóch włóczników, kurde, nam zabito. Ale no dobra, na razie nie będziemy dawać nowych ludków, bo mamy... I just know this year will be a breeze. Teraz mniej. No mamy tutaj, ale... Dobra. Nieważne. Raczej nie będę mógł nic wykuć, bo ostatnio, kurczę... No właśnie. Kapelusz z mroźnej stali, to nie. Morion. Są średnie hełmy. Bazinety, wciągarki... No może coś stąd, co nie zrobiliśmy, ale wydaje mi się, że wszystko zrobiliśmy. Znaczy nóż do rzucania, on daje trafienie krytyczne plus 3%, ale... Czy to porek? Obrażenia krytyczne, ale to już obrażenia jak wejdą. I nóż, trafienia krytyczne plus 5. Węgiel 1, biała skóra, ruda żelaza, drewno. Można zrobić. Jaro, chcesz nowy nóż? Znaczy dodatkowy nóż? No, byś chciał, co? Tej pochodni nie mamy. Hackert. Ty masz to, okej. Pertruska klinika, tutaj też zobaczmy. Coś można zrobić, jakieś leki, lekarstwo ucznia. Zróbmy, alazarski proszek, to, fajnie, fajnie. Są ważne rzeczy, właśnie ze względu na esencje różnego rodzaju. Dobra. Mroźną stal. Poróbmy. Akedyjską stal. Szafiry. Sponiko. Bombka. Olej siły zwinności polerujący, zakażający. Dobra. Zróbmy dwa zakażające. I faktycznie zobaczmy, czy uda mi się... O kurde. To jest dobra umiejętność, żeby odzyskiwać częścią. I zobaczmy, czy w takim układzie... Tu mamy. Tu nie mamy w ogóle, kurczę, no. Co za... Testu z mroźnej stali. Pytanie, czy zakażający... Też mogę tutaj dać? Też mogę dać. Dobra, tu masz dwa. No i kurde, Jaro chyba. No. Trzeba robić te kurde oleje. Moment. Ale już nie zrobię nic. Czego nam brakuje? Nieskazitelnej esencji. Tranu i fiolek. O kurde.
Możesz, no tu trochę tego i trochę tego. Dzieny. Zaraz sobie odzyskamy te pieniądze, także spoko. Cyk. Dobra, mamy osady alchemiczne dzięki temu. Oleum zakażające 4. Mam nadzieję, że to są dobre oleje. Te zakażające. Jest napisane, że po prostu one są dobre. Znaczy ten, nie? Ta ohydna mikstura przypominająca gęstą zupę z mikrobów błyskawicznie infekuje rany zadane bronią, na którą zostanie nałożona. Gdy dowolna umiejętność zada obrażenia, może też nałożyć status, który zada obrażenia o wartości 50% obrażeń od ataku. Więc kurczę. Pyk. Tu mamy. Tu mamy hakerto. I Anitka. Cyk. No brakuje nam jednego, no ale... Boże. Nieskazitelnej esencji nam brakuje jednej, czyli tranu nam brakuje jednego. Pozwól, że sobie narobię tego. Osady lazarskie, proszki, super. Bo kostek nie ma, więc kostkowi dajmy. I składnik, lekarstwo, mroźna stal. Fiolka jedna. Nie, dobra. I teraz tak. Kostecki, myk, masz, git. Idziemy. Trochę mi niestety to zajęło. Ta została dziabnięta. Tu jest stacja podróżna, to nie. Zwoje srebro, co? Sól kurczak. Kapusta, sól. Nie, właściwie tej soli mamy dużo, 26. Naróbmy. Łąbki smakowite. Super. Dobra, to było to. Czy ty coś masz ciekawego? Masz płótno, wiesz co? Płótno jest spoko. Nie wiem, czy te płótno konopne nie będzie potrzebne. Weźmy to, sprzedajmy. Sprzedajmy trochę tego. Linę spoko. Sprzedajmy jedną. To. 408 na 453. No właśnie, kwestia jest... Nie, no płótno mamy, więc płótna nie potrzebuje. Więc nie potrzebuje skóry. 29, chociaż nie, to jest zakażona skóra. Ale mamy, dobra. Potrzebujemy oleju albo tranu. Znaczy łoju. Dobra, czyli tutaj nic. Pójdźmy do niedźwiedzicy. Odbierzmy pieniądze. Dzieny. Przejrzyjmy, czy będzie. Nora bandytów, to wiemy. Likwidacja, super. Tu jest prowodyrka. I zlecenie za godzinę. Czy za godzinę coś będziemy robić? Bo tu są skrytobójstwa. Ogólnie idziemy... Właśnie nie wiem, co z tymi błyskami w wodzie, kurde. Ogólnie tu i tu. Nie wiem, czy nie kupić od informatora, kurde. Jedno. Pani Lup. Chyba kojarzę gospodarstwo lupów. Coś takiego. Winnica. Opactwo. To już jest Tiltren, to nie? Miejsce ćwiczeń, tu nie, tu jest winnica lupów, no właśnie. Tam musimy iść, okej. Okay. Dzieny, za informację. Wracamy, 88. No biegnijmy. Tu jest mgła. Ja do zamku w Marheimie miałem podejść. Tak mi się coś kojarzy. Skąd to wiem? Nie wiem. W każdym razie... Tu coś było. Faktor. Plaga, no właśnie. Gdzie jest ten aptekarz? No właśnie został, kurde, za tego. Zabrany kiścia winogron. Czyli do lupów musimy iść, dobra. To jest po tej stronie, to jest po tamtej stronie. Czy ja przejdę tędy na górę? Może i przejdę.
błysk grzybek. I tu faktycznie, zobaczcie, winnice są nieruszone. Tam, tak? Nie. To jest Gusenberskie przejście graniczne. Gdzie oni są? Po drugiej stronie, dobrze idziemy. Tu jest to. Tu nie byliśmy faktycznie. Chyba. Nie, no byłem chyba. Może nie byłem? Nie, no zobaczcie, jest. Kurde, siemano. I need your help and I'm willing to pay. Just name your price. My vineyard's the only healthy one left in the whole province. So I have to guard it at night in case some jealous so-and-so tries to get my crop. No dokładnie, twoja kurde winnica jest tego zdrowa, więc może to ty jesteś odpowiedzialna, co? I was knocked unconscious. And if my daughter and slaves... Szubrawca. I can deal with thieves, but murderers... Czy możemy przy tego? No tak, no pewnie, że możemy chronić twojej winnicy. Musicie być na polach po zapadnięcie zmroku. Dobra, sponio. Tu jest winko, tu jest winko, tu jest niewolnica Soneke. Ocaliłam moją panią całkiem odruchowo, ale szczerze mówiąc, gdy myślałam o tym później, żałowałam tego. Ryzykowałam życie na 2 miesiące przed odzyskaniem wolności, jakie to było głupie z mojej strony. No właśnie, nie rozumiem. Byłem uczonym, dam wam radę. Nie róbcie zakładu dotyczących walk na arenie. Okej, okay. I Madalberta. Straż przeszukiwała, zatrudnili najemników. Aha, niedorzeczne. No dobra, spoko, dzieny. Przynajmniej coś mamy, jakieś kurde przesunięcie. Tu ktoś jest. Czy to jest zmrok? Świt. Zaatakujmy ich, póki jesteśmy. Ej! Kurde. No jak można tak uciec bezczelnie? No dobra. Ale przynajmniej wiemy, gdzie, co będziemy robić. Teraz chciałem zobaczyć. Tak, tu jest to napadnięte. Tu. Czy można przejść tu jakoś? Tu się zastanawiam. To były szczurasy. No i byłem tak blisko. Bo właśnie ten save wcześniejszy jest właśnie tu. Nie chcę z nikim sobie ten... Nie, nie przejdziemy tamtędy. Tu są dziki, tu są tego. Mógłbym odpocząć, skoro jest świt. No, wiecie co, mamy jedzonka na 15 dni, więc... Skimnijmy się na moment. Weźmy gołąbka. Relacje. Nieznacznie. Weźmy winko. To. Grzyba. Albo oddaliśmy ten. Oddaliśmy i morelkę na ten. Oddaliśmy typa. Dobra. Jest noc chyba. 73. Mamy, słuchajcie, monetę. Za 72. Super. Kalidon mówi tak. Choć innych martwi to, że za nasze głowy wyznaczono nagrody, to nic nie robią, aby rozwiązać problem. Stasz szybko zapomina. Czujność, zmniejszony zasięg agresji, zapewnia relacje, uspokój grupę, tak, uspokój grupę na spokojnie, kurde, jesteście najlepszymi przyjaciółmi teraz, to super i tutaj jest straż, niech ta straż idzie sobie, no come on, no w takim momencie, wiecie co, moment, zapiszmy to, ty, chodź, dzień dobry. Co wy robicie po zmroku? Ejże, wygląda na to, że staruszka lub wynajęła najemników, a to ci niespodzianka. Tak się składa, że wezwaliśmy posiłki. Okej, okay, gościu, człowieniu. Znaczy, gościu, człowieniu. Uspokój no się, bo dostaniesz w pyszczek i się, kurde, skończy dzień dziecka dla ciebie. Moment. Okej. Okay. Tu jest dwóch i tu jest ten. Tu jest czterech. No to kurde. Tu. Potrzebujemy... Już mało ich, kurde. Co tu jest? Wezwaliśmy posiłki. A tu jest gościu jeden, strzelec. Anitka, Malcham, nie. Izur, nie. Izur będzie potrzebny tu. Jaro, ty masz dodatkowy nożyk teraz, więc spoko. Korneł z Kalinonem... zwanym Wojtkiem tu. Anitka jako wsparcie, Jaro na górę. Tu
Tutaj Izur wpada, robi za dymę. Malham wpada, robi za dymę też. Jaro pomaga tu. Kostek pomaga tu. Właściwie to powinno być odwrotnie. Anitka tu, Kostek tam. Moment, bo tu był ten gościu jeszcze jeden chyba, nie? Nie, tu jest czterech. Tu jest dwóch plus ten. I ten, dobra. To tu się pomyliłem. Czy tu w takim układzie tego strzelca, Jaro, dobiegniesz do strzelca? Ogólnie tak. Ogólnie tak, więc Hackert. Gdzie jest Hackert? What? Corneus Hackert, dobra. Ty dobiegniesz. Jakbyście się zamienili z Jarem, dobiegniesz, dobiegniesz. Jaro, dobiegniesz tu? Tak, git. Na początku będzie ten tu gościu, ale mamy dwie akcje. Izur, czy jak podbiegniesz do nich? Powinno być ok, chyba. Kliknij. Jest to zakażające. Nie wiem, czy to weszło, czy nie. 30 obrażeń od tego. Okej. I teraz tak. Czy ja jestem w stanie was tu dziabnąć we dwóch? We trzech? Owszem. Chociaż oni tutaj wszyscy zginą, więc... I tu wpadnie Malham, zrobi za dymę, więc ja się odejdę tu. Tak, bo potem będzie gościu. Potem będzie gościu tutaj. Zastraszony, plus dziabnięty tu. Pech. Zastraszony, zmotywowany. Dziabnięty za 180. O kurde, ładnie to wyszło. Dobra, potem będzie ten gościu. Ale to raczej luz. Potem będzie tutaj zadyma. Corneus. No chyba tak, no. Pyk, pyk. Olej zakażający, kurde, widzicie? To wchodzi, kurde, ładnie, chyba. 41 olej zakażający. Ty jesteś na pozycji, ale to nie szkodzi. Se bądź na pozycji. Teraz będzie ten gościu, ale to nie szkodzi, bo i tak go tutaj osłabiliśmy. Na 3 tury. Potem będzie ten, więc Misieks. Misieks tu, bo tutaj musi Jaro tędy przebiec, więc... O. Dobra. Dziewięćdziesiąt obrażeń. Z jakiegoś nieznanego mi powodu. O, wy walczycie, nie? Teraz. No, spoko. Kurde, te oleje zakażające to był dobry pomysł. Au. Au. Dobra, Jaro. Kurde. Znaczy to nie szkodzi aż tak, no. Mamy ten podbieg. Rzuć nożem. O kurde. Jaro, przesadzasz. Jaro, przesadzasz, mówię ci. Weź, zabij. Rzuć tu nożem. Dobrze. Jaro niszczy wszystko i wszystkich. Dobra, kogo my tu... Kogo by tu zastrzelić, tylko nie mam jak specjalnie. Dobra. Anitka. On ma kurde 80% tego pancerza. Zakażający plus wrażliwy.
I zabity. Tak. Co za masakra. Co tu się wydarzyło w ogóle? Nie mam pojęcia. Mamy, słuchajcie, uderzenie tarczą. To jest dodatkowa umiejętność. I wrażliwość nakłada. Spoko. Tu jest łuk. Rzut błotem. 50% zasięgu kałuża błota. To jest dobre. Układanka. I mieli tę bulwę. Mieli bulwę, skurczybyki. Nie, jeden został. Jeden przeżył. For my family's peace of mind, I must find out who those men were. Did they have any accomplices? I'm willing no dobra. To start with. There's that strange plant they were carrying around. I've never seen anything like it in Gothenburg. The trackers might be able to help. They live out in the wild. Dobra, do obozu tropicieli. Czyli którędy? Mamy przynajmniej trop, nie tu. Czyli w dobrym kierunku ogólnie idziemy. No. Dobra, przynajmniej mamy trop. Można gdzieś iść. Tylko momencik. Bo mamy te błyski w wodzie. Może faktycznie te błyski w wodzie jeszcze raz. Ja wiem, że ja tam byłem. Ostatnio. Znaczy właśnie nie wiem, czy byłem z wami, bo byłem tutaj chyba idąc. Inaczej. Poprzedni odcinek zaczął się w ten sposób. Czekajcie, może tędy przejdziemy. Że właśnie poszedłem tutaj i potem poszedłem walczyć z tamtymi, których widzieliście na samym początku tego odcinka. I się okazało właśnie, że no właśnie. że się spierniczyła gra. Dobra, łowisko. I gościu widział błyski w wodzie. Ty. They've been living on a chest this whole time. Ale co było na skrzyni? Bo tutaj coś jest. Nie mam tego zdobnego klucza. My brother has gone missing. He went to visit a friend in the Vitruvian jail 2 weeks ago, but we haven't heard from him since. No właśnie. I tutaj mówiłem, że no właśnie nie wiem, czy ten klucz mamy gdzieś, czy nie mamy, czy on jest w tym w skrzyni w jakimś czymś. No raczej go nie wyrzuciłem, raczej go nie sprzedałem. No i to jest po drugiej stronie rzeki. Dobra. To jest tutaj. Jest jedna czacha. Można by to kurde dziabnąć. Mamy misję, na to mamy. Przeskoczyć na drugą stronę. Wziąć grzyba. Możemy wziąć to. Ci tutaj kurde nagle podróżują wszyscy. Zostawcie na spokoju. Ty, ty, ry, ty, ty. Jesteśmy ukryci, więc nie powinno nas widzieć być. Siemano. Tak patrzę, może mają jakiś alazarski proszek do ukradnięcia czy czegoś. Zaraz chwilkę będziemy... Już nie ścigani. Dobra, pancerz, fajnie. Lecimy do nich, kurde, tutaj. Na dół. Skoro tu jest jedna czacha, to niżej nie będzie. W noże bandytów. Poziom 10. Ta krywka jest bardzo osłabiona, pora przypuścić ostateczny szczur. No właśnie o tym mówię. Come on. Także to będzie ostatnia walka w tym odcinku. Rywalizacja. Tu jest 4. Tu jest 5 i tu jest, kurde, 4 kolejnych. Okej. Tu jest dzida. Tu jest sidło. No to faktycznie. Tych można by rozpierniczyć przy pomocy Izura. Tak, tak. Dostanie nam ta szelma, ale z tą szelmą akurat się aż tak nie bawię. Potem Malham. Chociaż najpierw Malham, tak? Malham tu tych trzech.
Jest taka możliwość w ogóle? Żeby podbiec i tych trzech walnąć? Raczej nie. Tutaj dwóch. Tu jest Jaro, tu jest Hackert. Kostecki. Kostecki możesz być w błocie w sumie. Umlyn, Korneus tu. Anitka tu. Korneus tu. Tutaj niszczysz, tu wbiegamy. Ten zakapier może, kurde, dobić daleko. No, ale trudno. Zróbmy w ten sposób, bo nawet jak go zakapior zaatakuje, to mu oddamy, więc będzie git. Dobra, Malham, w takim układzie, ty zacznij. Może wiesz co? Może podbiegnij tu. Tu będziemy mieć to zastraszenie. No nie. Następny gościu to jest ten, więc można by go osłabić od razu. Dobra, i to był ten gościu. Zależy mi na tym. Odkąd punktów musimy mieć trochę. Plus wrażliwość. Jeszcze jeden mamy cios ze względu na to, że zabiliśmy kogoś. Dobra. Nie, puść. Ciach. Plus rozlew krwi. Tutaj tam. Spoko. I teraz tak. Ten gościu przybiegnie. Dobra, to oni tutaj niech atakują. Humlin. Przystąp do ataku do tego typa. Jesteś zakażony. Tu jesteś zakażony, tu jesteś zabity. Pyk. I furia cię dopadła. Okej. Okay. Korneus, co? Też. Będzie ten. Czy jakoś go jestem w stanie zabić? W sumie tak, chyba. No nie. No bolało to, no. Hackert ma tę czapeczkę, wiecie, specjalistyczną. Dobra, ciach. Korneusy, wiecie co, tego trzeba będzie dziabnąć, bo tutaj my chyba zbijamy mu tę, nie. Wrażliwość, osłabiony, ale to... Okej, okay, trucizna. Au! A, Jaro. Dobra. Jaro po prostu niszczy wszystko i wszystkich. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nie wiem, czy tamten gościu atakował już. Ła! Ciach, gnoju. Nie wiem, co tu się dzieje. Naprawdę nie ogarniam tego. Tu niestety... No właśnie, gościu by, kurde, nas tu zaatakował. Chodź tu. Jesteś wrażliwy.
jesteś martwy. No nie, wspomóżmy tu. Nościu okrążony, tu jest kostek. Dobra, kostek, wiesz co, podejdź tu. O kurde. Podejdź tu. No i tak on zginie, nie? Ale... No właśnie. Nadciągają posiłki wroga. Tutaj. Tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty, tu piąty, tu szósty, tu siódmy, tu ósmy, tu dziewiąty. Nagle. Tu dziesiąty, tu jedenasty, tu dwunasty, tu trzynasty. Ale miało was kurde nie być. A, kurde, kawa mi się skończyła. Dobra, będą ten i ten. O ile sobie tutaj damy radę, to tutaj wolałbym go wyeliminować. Jaro. O, bo haker, kurde. Ty jesteś trujący. Jaro też jest zatruty. Jaro, czy ty... Nie, nie masz. Ty masz... Męstwo, deratyzacja. Spoko. Najlepsi przyjaciele. No, ale to nic mi nie da. Zabij go. Dobra. To jest łucznik, kłusownik. Jak my go, kurde, dziabniemy? Znaczy, no mógłbym tutaj podbiec i potem podbiec tam, ale... potem jest kto? Tam na dole. I ten. Dobra. Hacker, kurde, biegnij tu. Może się uda, o. Spłonię go. I tyle. Dobra. Mamy tu ripostkę. Git. To będzie tu. Ten podbiegnie nie wiem gdzie. Potem będzie ten. Czy jesteśmy w stanie go, kurde, jakoś wyeliminować? Nie. Ale może i tak. Masz. No nie będę tych, kurde, tutaj rzeczy odpalał. Bo nie ma co. O, tam jest jeszcze jeden gościu. Jak my go, kurde, ściągniemy? Może nitką? Nitka masz tutaj, masz. Dobra, git. Git, 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 git. Dobra, to jest dziabnięte. Dwa punkty dostaliśmy, bo mamy tą taktyczność, czy jak to się tam nazywa. No tu jest to dziabnięcia, gościu, ale... No mógłbym go dziabnąć i uciec, ale czy to ma sens? Moment, kto teraz będzie? Ty będziesz, potem będzie gościu z daleka, potem zakapior. Zakapior nie podejdzie też, super. Przestępca. No dobra, mamy trochę czasu. Więc Jaro mógłby podejść za chwilę. Albo tu. Chodzi o to, że Kalinon, kurde, sobie radzi sam ze sobą. Wiecie, o co chodzi? Mógłbym uciec ewentualnie, podbiec tam i coś porobić? Nie, nie. Korneus nie podbiegnie, niestety. Tu powoli trzeba będzie to towarzystwo rozgromić, więc może kostek? Ktoś podbiegł tu. Może będzie to miało sens jakiśkolwiek? No, no, no. Powrzucę ich w błoto daleko i w ogóle. Au! O kurde! Gościu! Przeklęty. Tu nie podbiegniemy, tu nie podbiegniemy. Tamten gościu zabity. Tu nie podbiegniemy. Korneus, nie. Jaro. Tak, ale no... Nie ma do kogo. Zwłaszcza, że tutaj są... O kurde, znowu mi się pierniczy to wszystko. Wojtek. Czemu, Wojtek, nie jesteś w stanie podbiec tutaj? Nie chcę tego...
Malham. No Malham tu by, kurde, dziabnął, ale to później. Dobra, no nie mam wyjścia specjalnie. Kopniemy go. Niech umiera sobie. Na spokojnie. Ja sobie przemieszczę się tu. I kopnę tego. To jest, kurde, długa bitwa. Jaro. No właśnie. Jaro, chodno tu. Rzuć tym nożem. Ładnie rzuciłeś nożem. Zabij. Super. No jak chcesz, możesz tego wyeliminować. To zawsze jest też punkt. Więc za darmo to było jakby. Najmniej więcej wracaj, no. Tutaj, kurde. Nie mam nic ci do powiedzenia innego. Ten nie powinien dobiec, okej. Okay. Haker tam musimy wyeliminować, w sensie uwolnić. Kogo mamy? Mamy Miśka. Misiek, idź na zatracenie. Ale miało nie być posiłków tutaj. Tak mówili. No mogę podbiec tu i uleczyć ciebie. Bo nie mamy dobiegu nawet. Korneus, ty masz dobieg, ale... Pytanie, czy tu jest 5 metrów? Tu jest 12 metrów. Dobra, idź tu. My i tak jesteś tankiem. No, nie dobiegniemy, więc nie opłaca się. Ale mamy dwa punkty. Sponio. Uleczmy Jara. Potem oni, kurde. Co to w ogóle? Kto to wymyślił? Ty masz bieg, nie masz biegu. Wiecie co? No tutaj trzeba będzie go, kurde, poleczyć. No ci podbiegną. Z łukiem. 14. Podbiegną tu. Ten podbiegnie... tu. Au. Ten w ogóle nie podbiegnie. Tych raczej wyeliminujemy anitką. Ten ma wzmożoną precyzję. Dwa dziabnie dwóch. No. Ten raczej nie podbiegnie daleko. Dobra, nowa runda. I tak, będzie ten gościu. No to tutaj nie ma co się zastanawiać. Mamy ten zakażający, mamy ten, kurde, olej atakujący. Właściwie nie. Tu. Lecz go, kurde, było naprawdę. I tyle. Dobra, ten będzie tu. Będę chciał go, kurczę, wyeliminować, myślę, wcześniej niż później. Bo ten będzie strzelał. Właśnie chciałbym, żeby on nie strzelał. Czy my sobie damy radę tu? Malham. Damy radę. Dobra. Jesteś osłabiony. Dobrze. Korneus. No bo mógłbym dziabnąć tego. Ale równie dobrze Jaro mógłby podbiec i zabić tego. Bo będzie następny kto? Ten gościu. Dobra. Nie szkodzi. Rzuć tu nożem. Ale on ma zero, kurde, tego.
No, Jaro niszczy wszystkich. Dobra. Jaro, czy ty jesteś potrzebny tu gdzieś w jakimś takim miejscu sensownym? Chyba nie. Ucieknij sobie. Wiesz co? Kurde. Trudno. Chciałem uleczyć, kurczę, Malhama. Dobra, gościu nie dobiegł. Okej. Okay. Super. Ała! No to tam luz. Natomiast myślałem, żeby tutaj dziabnąć, ale chyba dziabniemy tamtych. Nie, to się nie opłaca. Ładnie. Także tak to. Długi odcinek, kurde. Ładne te obrażenia są. Ten tu jeszcze, kurde, siedzi. Dobra. Akert, kurde, bo naprawdę, kończ to. Wiesz co? Nie wiem, czy to wystarczy. Nie mam punktów. Dobra. Dlatego. Tu będzie okej, tu będzie okej. Pytanie, czego kurde zabijemy. Pyk. Elegancko. Pytanie, czy ten dojdzie gdzieś w sensowne miejsce. Tak, ale nie aż tak do końca, więc spoko. Wstawiamy te punkty. Ty. Będzie ten. Tu jest haker, który się już ruszył, więc niestety nie pomożemy. Tu jest Wojtek, tu jest Jaro. Dobra, Jaro, kończ to. Kończ, kończ. A tutaj można by w sumie pomóc. Hmm.
Ale nie, w tę stronę! Uciekamy! Tu jest misiek, tu jest ten. Dobra, podejdźmy tu. Korneus ma trochę jeszcze energii. Może właśnie podbiegnie do niego. Okej. Więc my cię tu ciachamy. I uciekamy. Świetnie. Ale nieważne. No, ta tarcza to jest po prostu ultra. Dobra, uciekajmy. Czy oni niech uciekają? Dobra, kochani, co my mamy? Morderczy strzał odrzuca. Czujność mamy. Okej. Nie można użyć do tej jednostki związana z walką. Spoko. Skupienie bandyty to jest wzmożona precyzja. To, co oni mieli, czyli trafienia krytyczne większe o 20%, ale za punkt. Sprytna seria, tutaj się to z trucizną, dzienniki okrętowe, trany, fajnie. Nie. Dobra. Udało nam się bandytów. Okej. Pośrednik czarnego rynku. No gościu, aksamitny woreczek, co to daje? Zwiększa wytrzymałość wytrychów o 20%. Sponio, 25 zł to kosztuje. Kupujemy. Gniew. Wydaje mi się, że wszyscy gniew mają. Nie, nie ma kostek gniewu. Nawet Anitka ma gniew. Tu gniew jest, gniew jest, gniew jest, gniew jest, gniew jest, gniew jest, gniew jest. Kostek nie ma gniewu. Kupujmy ten gniew. Ile to kosztuje? 180. No ale dobra. Drwina. Ta drwina też by się przydała. Czasami to działa, kurde, ta drwina. Pierwsza pomoc chyba mamy. Bieg mamy. Bieg miałem kupić. Dobra, dzienny. Dzienny gościu, o kurde. Co ty masz? Marmur, kurczak. Sponio. Tu jest drewienko. To mamy tak. Róg tulów. Mamy nóż kieszonkowy. Obrażenia krytyczne plus 15. Irański katar poziom 9. To jest ten wstrząs, gdy odrzucamy gościa. Fajnie. I tu... Miarka do soli po przypisaniu do kociołka wytwarza podczas każdego odpoczynku sól. Spoko. Obraża zębami. Obrażenia krytyczne plus 10. Okej. Okay. Jeszcze coś? Nie. Okej. Okay. Dobra. Zrobiliśmy tę norę bandytów, w sensie. No kurczę. No i wracamy, kurde. 60%. Że tak powiem, zagrożenia. Tudzież podejrzenia. Tu wracamy. Szybko idziemy tu. Znaczy mogłem w sumie tu się poleczyć, nie? Szybko idziemy tu. Właściwie to nie tak szybko. Sprzedajemy ci monetę, to. Tę tarczę, uderzenie, spoko, rzut Już trudno. Marmur za 92, tak. Mamy reputacji trochę. Kupieżce. Okej. Okay. No nie, to nie. Ten, co mamy, jest lepszy. Ten katar też sprzedajemy. Łuk, ten zostaje, ten zostaje. Tomasz. Czy to weź, to kup. Obrażenia krytyczne i to jest pancerz średni. Czy hełm średni. Ten zobaczymy za chwilkę. I tyle, dobra, kochani, bo naprawdę przedłużam to już niestety. Bo jeszcze coś, nie? Samitny woreczek. A, wytrzymałość wytrychów, okej. Okay. Tutaj mamy obroża z zębami. Miarka do soli. Pocisk ogniowy. A to za punkt wiedzy, to nie chcę. Kamień balastowy, to poza punkt wiedzy, to nie chcę. Ognisko nie chcę. Konowiąz lepszy. No liny trochę, suszarka do mięsa. Dyby. Tę suszarkę do mięsa trzeba zrobić. Tak, opanowuję to. Nie mamy lin, ale to nie szkodzi. Tu już wszystko porobione jest, bo ten tran potrzebujemy. Smakołyk. Dobra, kostek. Ten gniew.
Tak. Bo to jest zwykły strzał wtedy, nie? Czy zwykły? Zwykły, niezwykły. Bieg. Ty masz bieg. Ty masz bieg, masz bieg. Masz bieg, masz bieg. Ty nie masz biegu. To już masz bieg. Dobra. Lazarskie proszki, bzdurki, bzdurki. Dobra, mamy. Kochani. Super. Szybko jeszcze do niedźwiedzicy, a to właściwie tu do niedźwiedzicy. Odbierzmy, mamy 650. Fajnie, dzienny. I teraz tak, tu jest to. Nowe Astel, to nie. Prowokacja, likwidacja grupy tego. Gdzie my idziemy w ogóle? Ogólnie tam, no to spoko. Przyjmijmy to. No właśnie, mniej więcej. Tego też można by w sumie. No już trudno, gdzie on tam jest na górze. No. Także tu mniej więcej, gdzieś tam będziemy. Także pójdziemy sobie następnym razem tu. I tu. Nie wiem, gdzie mam ten... Właśnie, miałem ten kurde klucz znaleźć. Nie na targu. Na targu raczej klucza nie mam. Czy ja zostawiłem ten klucz gdzieś? Wydaje mi się, że zostawiłem, ale gdzie on jest? Lucilla, poziom 4. Nie zostawiłem nigdzie. Nie mamy klucza. Chyba, że ktoś mi klucz da, ale nie mam pojęcia. Kochani, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.